Thank you.
Tutaj odbył się sąd nad Bogiem. Działo się to w starej ruderze na poddaszu, w złotym mieście położonym na wzgórzach, które od niepamiętnych wieków było świadkiem krnąbrnych okrzyków ludzi pokłóconych z sumieniem. Złowiony Bóg nie rzucał się w sieci. Teraz prowadzili go po skrzypiących schodach z piętra na piętro, przez pokoje zawalone stosami ksiąg, maszynopisów i kwitów, gdzie siedzieli buchalterzy o profilach sępich morderców, mielących człowieka na papierową papkę. A sądowi pisarze pisali wyrok na pergaminach, a sekretarz sądu lał wrzący lak na dokumenty, który pod dotknięciem pieczęci zastygał w grudy krwi. Żałobnicy wnieśli na złotej tacy dokument i podali go arcykapłanowi, który bez namysłu złożył swój podpis pod wyrokiem. Wówczas arcykapłan podszedł do młodzieńca i tłumaczył mu, że jego powinnością jest umrzeć, albowiem kodeks opracowany przez mędrców pracujących w sąsiedniej komnacie głosi, że Bóg, który umarł, jest tylko popiołem. Na dowód czego arcykapłan otworzył okno i pokazał młodzieńcowi gawiedź, która stojąc na podwórzu nieustannie krzyczała: ukrzyżujcie popiół, ukrzyżujcie popiół. A potem już tylko skrzypiały drewniane schody pod bosymi stopami Boga. Thank you.
Stanąłem w środku Wielkiego Piątku. Odsłoniłem krzyż. Wszystko zostało jak dawniej. Nie zrozumiałem nic. Nie umiemy uwierzyć w Ciebie, dlatego nawet siebie traktujemy z niedowierzaniem i ciągniemy życie jak kulę u nogi. Uciekamy od Ciebie, jakbyś był naszym największym wrogiem. Wykłócamy się o wymyślone prawa. Sprawdzamy Twoją miłość litanią spraw do załatwienia. Obwiniamy o wojny, obozy koncentracyjne i niesprawiedliwość. Chcemy, żebyś nakarmił wszystkich głodnych. Na odczepnego dajemy Ci kilka pacierzy. Na Golgocie ciągle stoi krzyż, a my nie potrafimy uwierzyć. Nic dziwnego, że co chwilę upada. Nie ma chwili, żeby nas nie dźwigał. Czasem ktoś się rozpłacze, jest wtedy jeszcze ciężej. Chustą twarz obetrze, patrzy ze zgrozą w odbicie. Czasem krzyż podeprze, jest mniej samotny w męce. Raptem zakrzyknie obok,
zagłuszy na chwilę pulsowanie krwi. Obok podobne krzyże umiera między innymi, pomiędzy dobrym i złym, jak każdy z nas rozpięty. Więc dziękuję Ci, Panie, że znów ocalałem, chociaż imię Twe nieraz swym życiem kalałem. Odchodziłem zbyt słaby, by wierzyć na słowo, popychany przez bliźnich ich podstępną mową. Ale jakże się cieszę, że jestem tym łotrem, co przed śmiercią odwrócił oczy od łez mokre, że wziąłeś mnie do siebie w godzinie skonania, bym i ja mógł dostąpić kiedyś zmartwychwstania.